atrakcja główna. To właśnie tutaj muszą dotrzeć wszyscy, którzy chcą się dostać na Openera. Za moimi plecami stoją autobusy, które w ciągu 20 minut dowożą ich na lotnisko w Kosakowie. Sprawdzimy, jak wygląda droga. Chodźcie ze mną. Panowie, jedziecie na Openera teraz? Na Openera. Jeżeli chodzi o organizację, to jest naprawdę spoko, naprawdę jest dobrze w tym roku. Jak wam się jeździ autobusami na Openera? Wykazuj. Dobrze, że są. Autobusy są przygotowane świetnie, bo naprawdę jeżdżą co chwilę. Długo się jedzie? Nie, chyba około 15 minut, nie jest tak źle. Jest w porządku. Wczoraj było gorzej, bo było gorąco. Mam wrażenie, że więcej problemów przewidzieli. Wszystko jest lepiej zorganizowane. Czasami ciasno, ale ogólnie jest okej. Jak sardynki w puszce. Jak wam się jeździ autobusem? Autobusem bardzo fajnie jest, fajny klimat ogólnie jest. Taki, nie jest ciepło, ciasno, ale... I sucho. No najważniejsze. Nie jest tak źle, rok temu było gorzej, jak było 30 stopni w autobusie i ładowali do oporu ludzi. Trochę dłużej niż pół godziny zajął nam dojazd na Openera. Nie jest to bardzo długo, nie jest to krótko. Podróż była całkiem przyjemna, mimo że staliśmy, nogi nam nie odpadły. Ścisku nie było, klimatyzacja działała, więc myślę, że jest to całkiem dobry środek transportu i dobra organizacja. Idealnie przygotowana infrastruktura przez ZKM Gdynia.